Dzień dobry wieczór, z tej strony ponownie Starki. No a oto i Skyrim. Jak widzicie, jesteśmy przy, w sumie, stajni w białej grani. I no, gram dalej, ale ze złych wieści muszę wam przekazać, że no niestety gramy dzisiaj już czystego Skyrima, żadnych nieoficjalnych patchy, nieoficjalnego czegokolwiek. Po prostu jest to Skyrim bez żadnych, nawet najmniejszych modów, czy tego chcemy, czy nie. Najprościej nie mogę znaleźć moich butów. Dobra, trudno, później zrobić sobie nowe. No kontynuując, no niestety najmniejsze mody, które ostatnio instaluję, czy cokolwiek, mogę zabrać cię. Nawet dobra, jeśli jest to jechać? Jak to się nazywało, no ten nieoficjalny patch, to tak czy siak powodują mi to samo, czyli crashowanie gry i wielkie problemy. Więc no, gram czystego Skyrima. Miejmy nadzieję, że nic złego się nie stanie. Oczywiście czym prędzej postaram się odnowić to, znaleźć sposób na rozwiązanie problemów, żeby nie było mi niezależne, żeby wszystko co miałem mieć znowu, tylko chociaż te podstawowe. No a póki co jesteśmy w Mortal, nasz cel jest tam. I zobaczymy jak to będzie. Miejmy nadzieję, że dobrze. No, żeby nie było, trochę postaram się doładować swojego łabodżaka. Pewnie niewystarczająco jak zwykle. W międzyczasie, no ale wracając, po prostu mamy. Jedno co ewentualnie by zostało, to w sumie kupić jakąś broń, tylko że często mi nie broń, tylko pancerz, ale no, nie stać mnie. Dopiero co wydam wszystko co miałem na kryształy dusz. Bo no, niby wiem, że mam tą gwiazdę Azury, ale kryształ dusz, żeby nie byłoby dalej zakupywał. Głównie dlatego, że najprościej w świecie, no nie zawsze mam jak naładować gwiazdę. Nawet gdybym chciał naładować, no zrozumcie, że łabędziak jest jednak odnym randomem. I nie wiem, czy mam muzykę bojową w sławkach. Ale dobra, mniejsza z tym. Powiem wam szczerze, nie mogę się doczekać momentu, w którym zdobędę pierwszy krzyk zadający obrażenia. A nie ukrywam, będzie mi to potrzebne, żebym mógł jakkolwiek sobie radzić później. Ja już po prostu teraz nawet to czuję. Niby to jest być łabaczek tylko, no ale z drugiej strony przecież używam pułapki dusz. Niestety zdarzyło mi się używać tej całej broni spętanej. Więc no, krzyków w sumie też mogę używać. Tym bardziej, że one są w sumie, no może przydatne, ale nie jakoś szczególnie. Nie wiem czemu przycisk używania broni, jak widzicie, się zmienił z przyciskiem, którego używam do podnoszenia, bo co najlepsze, tak, podnoszenie dalej mam na, właśnie nie mam na E, tylko mam na R tym razem, a na E mam wyciąganie broni. Zresztą, co ja tu będę gadał, po prostu idziemy. Tam, ja się chyba nigdy nie przyzwyczaję. A dobra, mniejsza z tym, co my tu mamy. Do mnie wybud, przynajmniej cokolwiek. W porównaniu z tym, że nie mam póki co żadnych butów. Dobra. To jest. Aha. No i jeszcze ich mi tu brakowało. Super. Pieniądze! Patrzcie, ona się zmieniła w pieniądze! Czyli jednak to jest możliwe. Dobra. Okej. Zmienił się w kraba błotnego. Więc standardowo w takiej sytuacji pięść na chwilę i mamy eksplozję. Czyli się udało. Mam czarny kryształ, to zobaczymy czy się uda. Pewnie nie. Okej, czyli trzeba to rzucić wcześniej. Ale zanim pójdziemy dalej, no szkoda byłoby nie wyzbierać wszystkich okazji, czyli niech nic nie od nich, no ale chociaż wiecie, chociaż tego złota, które się po prostu sypywało.
Proszę, jednak ta teoria, którą kiedyś słyszałem, że mogą się niby rozsypać w stertę pieniędzy, jest prawdziwa. Dobra. Jak tam naładowanie? Prawie połowa zeszła, dobra. Mamy tylko wielki klientel, jeszcze go nie będę używał, dobra. No to idziemy. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Czy padnę od razu, zginę od razu, poddamy się, czy jak. Może by nie było na Skyrim, ostatnio mam wielką chętkę, ale... Wyzwanie łabdżaka niestety coraz mniej, więc... Może się okazać, że go nie przejrzy, nie przejdę, nie przeżyję i po prostu zaczniemy nową przygodę. Tym razem bez żadnych głupich ograniczeń. Ciekawe. Ci twoi niewolnicy są wolniejsi niż Argonianie w trakcie burzy. Jeśli chcesz, to chwyć Kilof i im pomóż. Ja nie mam napisów. Nie, no mam. Wolę nie brudzić sobie rąk pracą fizyczną. Jeszcze jeden. Och, co za hołota by... Jaj, nawet po śmierci są prawie bezużyteczni. Ciekawe. Co no, nie będę ukrywał, nie kojarzę, żeby tu byli właśnie wcześniej. Nekromanci. Za każdym razem, gdy je przywołuję. Dalej. Pokaż, na co cię stać. Błąd. Dobra. Na przyszłość muszę zapamiętać, żeby rzucać łapkę dusz, zanim ich zabiję. Duszy zmarłego, jak widać, nie da się już wyciągnąć. Ale dobra. Jak już powtarzam, no nie kojarzę po prostu, naprawdę nie kojarzę, żeby tu byli wcześniej ci nekromanci. Ale jeśli byli, to proszę. Jednak słabo znam Skyrima. A jeśli nie, to nie wiem, czy mi coś się nagle zmieniło. Chyba, że po prostu teraz to będzie w jakimś innym, nie wiem, innej jaskini niż zwykle, ale nie, to jest akurat niemożliwe. Nowy kostium. Przyda się. Dobra. Księga Przeleczenia. Dobra, sprawa. Dobra. Jeśli mi draw gry dalej, jestem w stanie unicestwić. No i super. To? Ale że jak? Dobra, ja już przestaję ogarniać tego łabdżaka. Super. O! Natychmiastowa śmierć. Super. I krabeł zniknął. Co my tu mamy w takim wypadku? Jak na razie nic wielkiego. Poza tym, że no... Trzeba naładować łabdżaka. Proszę. Albo pełny, albo prawie pełny. Dobrze, kolejny kryształ duszy. No i mamy level up. A z takimi rzeczami to już nie ma co zwlekać. Bierę. W sumie... Chyba nie może by się przydało czy coś innego, ale nie. Ja mam tylko jedną rzecz, w którą mogę inwestować. Kowalstwo. No i niedługo będę musiał się tym pobawić, bo jak widzicie, nie mogę nic zrobić. Chociaż w sumie, jeśli nie mogę nic zrobić, to pora chyba zarzucić na coś innego. Ciężki pancerz, oczywiście, kolejny punkt. Mniejsza szansa na to, że umrę, tym lepiej dla mnie. Pokoje z bankami. Ja to musi być to samo, bo akurat te pokoje kojarzę nawet. Dobra. Nie, chyba nie będę przeszukiwał tych wszystkich dzbanków, bo nie czuję po prostu potrzeby. Ale na wszystko, że mówię, że nie będę ich przeszukiwał. No i właśnie, powtarzam, mówię to właśnie przeszukując. Dobra, zresztą. Trochę nie zaszkodzi wziąć ze sobą, no nie wiem, skarbów czy pomocy naukowych. O, wilczy korzeń, fajnie. I... Dobra, jeszcze jakieś... Jaja. Nie wiem po co mi one, ale dobra. Tak, urna nie. O, tu coś jest.
Mikstura zaklinania. Ciekawe. Super. Poziom do przywracania, jakby to jeszcze było kiedykolwiek potrzebne. Mikstura. Tutaj też coś mamy, ale nic przydatnego standardowo. Dobra. No to idziemy. Może uda się dzisiaj to zrobić nawet. Nawet mógłbym się przeskradać, seta. Wtedy jeśli jakiś wróg mnie nie widział, byłby przede mną czy coś, to bym dostawał przynajmniej bonusy za skradanie się. Oczywiście wiem, że skradać się w ciężkim pancerzu metalowym nie jest najlepszym pomysłem, no ale... Okej, okay, jakiś draugr. Dobra, jeszcze go nie trafiłem. Niewidzialność. Kurczakiem, okej. Okay. Znaczy, tym nie będę jakoś przejmował. Idziemy naprzód. Ty także szukasz śmierci! Dobra. Tym razem pamiętałem. Mamy złapaną duszę. Dobrze. Dobra, co my tu mamy? Nic istotnego, jak widać. Dobra, więc nie ma co zwlekać czekać na wszystkich. Mój cel to jest skończyć granie. Wyekspić się idealnie, żeby mieć dobrze wyczyszczone lokacje czy coś. Idziemy. Czyli oni mnie odpuszczą, super. Cóż, mogli tego uniknąć. Mogli sobie tutaj trwać w nieżyciu. Ale zdecydowali się mnie gonić. Cóż, mają ze swoje. Dobra, łabaczek. Smacznego. Będziemy oczywiście następnego draugra, to też spróbuję naładować. Okej. Okay. Idealnie. Teraz w sumie mnie zastanawia tylko jedna rzecz, czy jeśli ktoś ma sobie pułapkę dusz, to znaczy, że łabaczak będzie jakoś lepiej w niego strzelał, czy coś? Zresztą nieważne, jakby nie było dobrze, że się udało. No i idziemy. Teraz będzie to miejsce, które właśnie oczekuje od nas tego, co przed chwilą przez przypadek co najlepsze kliknąłem. Czyli krzyków. Dobra, co my tu mamy? Kilka monet. I masy draugrów. Ale na szczęście nie trzeba będzie się z nimi męczyć. One zginą same wcześniej czy później. Czego chcą czy nie. W sumie z ręki pułapek, przez które my zaraz będziemy musieli przełożyć. Ale nie powinno to być problemem. Czy ja idę znowu ten, do którym dałem już wcześniej? Nie, nie. No nie, idę dalej. Jest dobrze. Owszem, jest to sobie jakieś przejście i w ogóle... To za chwilę, bo za dużo tutaj tych wrogów się szykuje, więc... Trzeba po prostu uciekać. Jak mówię, może kiedyś tu wrócę. Ewentualnie w zwykłej rozgrywce. Ale teraz, no najprościej w świecie, nie mam cierpliwości. Dobra, gdzie jest moja mikstura lecznicza? Teraz tylko szybko krzyki. Muszę ustawić sobie. To będzie 3, to będzie 4. No, dobra. No i uciekamy, póki mamy okazję. Ja mam już taki dziwny odcinek i w ogóle. Ale cóż, dobra. Zresztą mniejsza z tym. Jeśli się nie mylę, to gdzieś jest słowo mocy. To jest w sumie chyba jedna rzecz, którą musimy teraz zrobić, czy tego chcemy, czy nie. Oczywiście nie zapisałem, czyli cały poziom od początku. Całkowicie od początku? No bez przesady.
Dobra, widzimy się za chwilę. Witam ponownie. Jesteśmy już prawie na tym miejscu, na którym zginęliśmy, ale najpierw muszę mam się pochwalić, proszę. Jakie mam piękne klienty dusz. Tak, tym razem mocno podinwestowałem sobie właśnie w te wszystkie techniki, powiedzmy, łapania duszów i jest dobrze. A zanim coś to jeszcze muszę przypomnieć, przypomniałem sobie o tym, że... znowu to... Tak. Muszę właśnie przypisać te przyciski i jeszcze zrobiłbym jedną rzecz, jeśli się da. A bynajmniej chodzi tu o... Gdzie to jest... Szata kultysty i stalowa zbroja. Stalowa zbroja... 5, szata kultysty 6. W ten sposób mogę przemaczyć się na szaty, kiedy widzicie, no nie walczymy czy coś. Chcę szybko mi dojmie to... Trochę energii na pułapkę dusz czy coś. Okej, Draugr już się zbliża. Ale spokojnie, właśnie jeśli się to... Co? Tam się stanęło... A, pułapka! Co ja... Jakim sumieniem wcześniej uniknąłem? Ja... Nieświadomie? Bym unikł właśnie używając tego krzyku? Au, dobra. I straciłem pułapkę dusz przez tego kurczaka. Dzięki, łabeczek. Dobra. Nie, jednak jestem dalej w tym. To okej. Okay. No, spokojnie, może mi się jeszcze uda coś. A tutaj co mamy? Nic. Dobra. Jest spokojnie, to znaczy nie muszę się przejmować. Mogę właśnie połazić sobie w czymś, co mi odnawia trochę many. Ja chciałbym zrobić jego duszę. Jest to lepszy Draugr, bo on jest spokojny, więc może za jego duszę będzie lepsze coś niż drobne. Wiecie, nie to, żeby narzekał na drobne, ale no, przydałoby się. Dobra, jeszcze chwila i będę miał to, co chciałem. Dobra. Mamy. Teraz tylko miejmy nadzieję, że... oczywiście. Że zaklęcia podpasują. Ale nie, musieliśmy dostać znowu przemianę w kurczaka, która anuluje to wszystko. Ej, no cóż. Dobra. Bez zbędnych cergieli. Jest kurczakiem, to możemy sobie iść teraz. Jesteśmy już dosłownie na miejscu, w którym ostatnio byliśmy. Przejścia i w ogóle. A, ale ten dla mnie to wszystko. Chociaż się uda tam też zajrzeć. Jak widać, trochę rzeczy tu jest, które mogą mnie też zaciekawić, typu mikstura uzdrowienia, czy... Dobra, głównie tamta mikstura. Dobra. Dobra, mamy kolejną duszę. Jest krabem, więc jest krabem, w sobie warto wykorzystać okazję i wiać. Ale dobra robota dla mnie, dla Kostura. Dało nam się już dosyć sporo tego wszystkiego nagromadzić. W sumie dalej łazimy w tej szacie kultysty. Dobra. No, to było miejsce mojej śmierci. Jeśli się nie mylę, tam niczego nie ma. Tam jest wyzwanie. Dobra, szkielety, zobaczmy. Krab, czyli nie trzeba się tym przejmować. I eksplozja mrozu, którego... No, unicestwia całkowicie. Jeszcze jeden szkielet, co w sumie czemu nie, zobaczymy. Niewidzialność. O, jeszcze jeden. Dobra, błyskawica, fajnie. No nawet nie wiem, czym się tym tak szczerze przejmuje. Mamy ze sobą tyle po prostu kształtów dusz, co, że po prostu chcę marnować na każdą możliwą okazję. O, dobra, zdaliśmy duszę, fajnie. A przy okazji może trochę przydałoby się nakarmić po obaźniaka tymi drobnymi, które mamy. Tylko drobne mamy. Szkoda. Nie wiem, że jeszcze jest czarny, ale nie ukrywam czarnego, nie chcę marnować, on jest. Taką moc, że po prostu jest w stanie... No wiecie,
cały pasek odnowić, więc no szkoda byłoby marnować na taką sytuację. Ale okej, mniejsza z tym. Złazimy już tym razem legalnie do słów mocy. Nauczymy się nowego krzyku po smokałowemu. Prawda, nie jest to nic niezwykłego, jeśli się nie mylę. Przynajmniej nie dla tej postaci. Chociaż może się właśnie mylę. Dobra, czytaj. Zanikanie eteryczności. A nie, to bardzo jest ten. No, nie ukrywam, spodziewałem się tutaj innego. Ale to nie tak, że w zasadzie, że chciałem tu innego, tylko właśnie wydawało mi się, że to był inny. Ale mniejsza z tym, fajnie, dostaliśmy coś jeszcze, nawet może przydać później. Więc miksturki, fajnie. Ametyst, tak. O, wyżarkowa broń się pojawia. Ej, no cóż, w takim wypadku nie wiem, czemu to ze sobą nosiłem, ale nieźle. Czyli gra sugeruje, że już powinny mieć dostęp do orkijskiego kowalstwa u siebie czy coś. Żeby nadążać za tym, co się może pokazywać. U, ruda korundu. Krasnoludzkie metale. Nie ukrywam, jakoś tak nieszczególnie chce mi się to wydobywać. Skoro i tak u dźwigu nie mam, a poza tym. Nie sądzę, żeby kasa była problemem, więc jak będę chciał, to mogę sobie po prostu najprościej w świecie uczciwie kupić ten metal u handlarza. Albo ukraść, taka ewentualność zawsze też występuje. Nie przejmować. Dobra, jeszcze jakiś szkielet tu jest. No, nie pogardził twoją duszą, więc dziękuję. Okej, okay. Co my tu mamy? Draugry, które umarły w tych miejscach. Nie wiem, czy jest tam coś wartego uwagi, ale no nie chcę już się tym zajmować. Jesteśmy teraz na którym krzyku? Trąbie powietrznej, okej. Okay. Mi nawet bardzo dobrze wiedzieć, co teraz potrzebne. I tak to działa tak, trzeba dotknąć wszystkich. Nigdy nie pamiętam tylko jednej rzeczy, czy tutaj wystarczy biec, czy trzeba właśnie użyć tego krzyku już teraz. Spóźniłem się. Nie ukrywam, po prostu nigdy nie pamiętałem, jak to działa. Dobra. Zacznij tym razem dobrze, co zrobiłem. Zapisujemy, żebym potem znowu nie żałował, że nie zapisałem czy coś. I w sumie, skoro jest taka, nie inna sytuacja, może i tak walczyć się za bardzo nie mam zamiaru, to może po prostu... Gdzie to jest? Szatę. Mam ubraną. Okej. Okay. I gdzie to jest? Gdzieś tu miałem jakąś koronę. No nie mogę ich nazwać znaleźć. O, jest diadem. Proszę, jaki piękny kruszek. Tylko jeszcze ten rękawiczek nie ubrał, ale rękawice są lekkim pancerzem, więc no niekoniecznie to pasuje. Też? Chcę, dobra. I tutaj znowu są te pułapki ogniste. To jest dla mnie oczywiste, jak chcę przychodzić. Pamiętam, jak kiedyś jak miałem spore problemy z tym wszystkim. Ale dobra, mniejsza z tym. Muszę przemachać się przez to teraz, zanim mi zabiją. A, jeszcze jedno uderzenie i jesteśmy. Tak, jesteśmy na miejscu. Piękne posągi, uroczystość i tajemniczy liścik. No czy dziecię, muszę się z tobą rozmówić, to pilne. Wynajmij pokój na poddaszu pod śpiącym gigantem w życie puszczę. Tam się spotkamy, przyjaciel. No, po prostu nie ma rogu. Chociaż miał być.
Oczywiście. Domownicy. Ale okej, mniejsza z tym. Pora po prostu podkładać rzeczy, które mi są i tak niepotrzebne. Porważam czy coś. No bo jak widzicie, znaleźliśmy sporo, przynajmniej w moim odczuciu, cennych rzeczy, jak na przykład, no, proszę, no, orkowe topory bojowe i w ogóle orkowe broń. To coś bym musiał tutaj zostawić. A, trudno, zostawię te rzeczy, które w sumie kojarzą się z... O, z cesarskimi. Bo nie ukrywam, tak czy jak wcześniej czy później będę je wymieniał na coś bardziej neutralnego, ale dobra, mniejsza z tym. Ruszak, chowaj to wszystko, bieraj monety. I no dobra. Zobaczmy, co my tu jeszcze mamy. Nie widać nic, więc no. A tym w sumie będziemy kończyć pomału nasze dzisiejsze spotkanie. Oczywiście ja w międzyczasie posprzedaję te wszystkie orkowe bronie. Może nawet pobawię się w kowalstwo, żeby nabić kilka poziomów i zacząć kłuć sobie, no nie wiem, broń krasnoludzką. Czy jest ze mną z tą bronią pancerz krasnoludzki czy coś. Wiecie, no zawsze warto. Może też trochę pobawię się w zaklinanie czy coś. Po prostu tworząc jakieś pierścienie czy coś, które mi znacznie ułatwią korzystanie z czegokolwiek. A póki co, no, nasz kuszak prezentuje się pięknie w swojej szacie. Jesteśmy w sumie w miejscu, w którym byliśmy. No i cóż, ja już na spokojnie samemu powrócę do Rzecznej Puszczy. Więc to wszystko, jak już się powtarzam. Trzymajcie się. Ej, ej.